Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Svetek 6 i witam was dzisiaj w bardzo, bardzo mocno znanej ostatnio grze, która bardzo, naprawdę bardzo mocno się jak gdyby wybija, zwłaszcza na polskim YouTubie, to ostatnio zauważyłem, ponieważ między innymi tacy YouTuberzy jak Gimper, Rezi i Mandzio zaczynają w to grać i robią z tego, można powiedzieć, nawet serię. Zacząłem sobie od nich tą grę podglądywać i powiem wam, że nawet nie zaciekawiła, więc no po prostu postanowiłem sobie ją również nagrać, chociaż jeden odcineczek. Aczkolwiek jeśli wam się gra spodobał, to być może nawet na multiplayerze wraz z Cytrusem sobie pogramy. Więc przede wszystkim zaraz wam wytłumaczę mniej więcej zasady, ale taka informacja, jeśli ktoś by chciał zagrać tę grę, to po pierwsze link macie w opisie, a po drugie, jeśli byście chcieli zagrać, jak gdyby szerzyć gang farmerów w tej grze, to na początku dajcie sobie taki oto jak gdyby przedrostek, czyli w nawiasach kwadratowych w środku CAS, wszystko z dużych, czyli Cytrus N Svetek 6, w sumie Svetek samo bez szóstki, i później już po tym swój nick, jaki tam chcecie mieć. No i tyle, więc zaczynajmy. Ogólnie powiem wam tak, że w tej grze tej chodzi, jak możecie zauważyć, o to, żebyśmy jedli sobie te kuleczki, które tutaj się znajdują, i później będziemy mogli, czym będziemy więksi, tym będziemy mogli sobie również większych czy też mniejszych przeciwników jeść, głównie mniejszych, no bo większych się nie da. Musimy być tam więksi chyba o 25% od naszego przeciwnika, żeby go zjeść jakoś tak. Nie wiem, ile to wynosi dokładnie. O, tutaj właśnie jak widzicie, można się rozdzielać, można również wysyłać swoje jak gdyby cząsteczki, aby, nie wiem, wspomóc kogoś czy coś w tym stylu. A na spacji się rozdzielamy. Ja na razie żadnego rozdzielenia nie potrzebuję, więc za bardzo tego nie będę robił. Dobra, Weedy. I jak widzicie, właśnie tutaj są różne te hashtagi, na przykład Rezi, o którym już wspomniałem na samym końcu, ma hashtag RZCW, czyli Rezidius Crew. Gimper ma na początku hashtag, tak samo jak my, jak ja wam pokazałem w tych nawiasach kwadratowych, tylko że on ma dolara, a Gimper nawet ma swojego skina jak gdyby już w tej grze. Więc no, Gimper jest tutaj na pewno jednym z bardziej zaawansowanych. Mandzio również też wiem, że ma jak gdyby swojego skina. A czy ktoś jeszcze z polskiej sceny, to nie jestem tam naprawdę pewny co do tego, ale ktoś tam na pewno ma, dobra. Patolowi coś tutaj nie wyszło. Miał nadzieję, że pokona mnie, ale no, minimalnie mu zabrakło. Dobra, my tutaj sobie weźmy. O, tutaj ładnie mamy. A tego byśmy sobie tutaj zjedli, Xboxa. Ale niestety nie da rady. Uciekł nam. I ogólnie właśnie tutaj, tak jak mówię, chodzi o to, żebyśmy jedli różne kulki. Tak jak na przykład teraz zauważyliście, ja zjadłem sobie innego gracza. A teraz usuwający kebaby zjadł nas. I tutaj właśnie wam właśnie pokażę, jak tutaj wyglądają na przykład te różne skiny. Ja tutaj sobie to skopiuję, bo zaraz oczywiście na to będziemy grali. Ale na przykład tutaj macie dupa, no to dupa, Gimper na przykład, i macie zdjęcie Gimpera. Niżej, o, macie jeszcze kulę, jako Polaka, oczywiście kula daje fula. I gdzieś jeszcze był Mandzio, tylko nie wiem gdzie. Wazowski, Łeza? Nie wiem, być może. Zamknij dupę, Ziemniak TV, więc jest w sumie dość sporo tych Polaków. Erf, Mandzio, gdzie był Mandzio? Tutaj będzie czy gdzieś wyżej? Czekajcie. Tutaj wyżej powinien być. Gimper, Kubek, Kula, Mandzio. Na przykład jest tu również jeszcze Mandzio. PewDiePie jest oczywiście. No jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych skinów. Dajmy sobie for example Gimpera i wklejmy sobie nasz. I to oczywiście będziemy defaultem, ale no dobra. Więc co, no, pograjmy sobie. Mam nadzieję, że ogólnie wam się gra spodoba. Tylko ostrzegam was, nie grajcie, jeśli musicie zrobić na przykład zadanie jakieś do szkoły czy coś, bo gra naprawdę wciąga, pomimo tego, że jest naprawdę banalna. Tak samo jak Minecraft zresztą swego czasu był naprawdę banalny, a po prostu wciągał miliony w swój wirtualny świat i po prostu ludzie naprawdę aż się od niego uzależniali.
I tak samo jest tutaj, że powiem, z tą grą. Naprawdę jest ona dość popularna, nawet bym powiedział bardzo popularna w ostatnim czasie. I po prostu no, ludzie naprawdę nie potrafią w nią przestać grać. Siedzą czasami, tak jak ja na przykład ostatnio miałem coś wyrenderować, czy tam się pouczyć. Włączyłem sobie, jedną rutkę sobie zagram. I tak się, że powiem, pograło troszkę dłużej, bo to raz się udało już być w top 10, które macie oczywiście po prawej, macie całą tablicę wyników. Później nagle udało się coś tam, że powiem, rozdzieliłem się, mnie zjedli połowę, ale później zacząłem walczyć, znowu wszedłem do top 10, no i jakoś tak wyszło, że prawie półtorej godziny spędziłem przy tej grze, więc tak sprawa wygląda. I naprawdę, tak jak mówię, no jest to naprawdę bardzo, bardzo wciągająca gra pomimo swojej prostoty. Za niedługo ona ma być, ogólnie wypuszczona prawdopodobnie na Steama, z tego co kojarzę, więc grajcie póki możecie, bo być może, że później będzie płatna i po prostu będzie już trudniej jak gdyby w nią pograć. Nie każdy będzie mógł w nią pograć, o tak. Dobra, tutaj musimy sobie oczywiście uciekać od tych ludzi, którzy są niedobrzy i chcą nas zjeść, bo oni nam będą przeszkadzali. My musimy tylko jeść tych naszych krasnoludków jakiś. Dobra, tutaj widzę, że... Mam nadzieję, że tego napisu z góry nie będziecie widzieli, bo ja gram na Chromie i niestety coś takiego się pojawia. Dobra. O nie, QWERTY tutaj ładnie wyciągnął. Ale dobra. Akrep, jest troszkę większy od nas. Więc go na pewno byśmy nie mogli sobie pożreć. Musimy pożreć te kulki znowu, żeby być troszkę większym i później, żeby móc sobie spokojnie jakiegoś minimalnego krasnoludka, że tak powiem, zjeść. No dobra, tutaj jeszcze za mali byliśmy, żeby go połknąć. Chuck Norris tutaj będzie chciał nas zaatakować, ale mam nadzieję, że uda nam się przed Chuckiem Norrisem uciec. Te jest szósty w rankingu, więc w sumie bardzo dobrze mu idzie. No i co, no tak jak mówię, jeśli byście byli chętni na oglądanie serii z tej gry na naszym kanale, być może nawet multiplayer, tak jak mówię, bo być może i Cytrus by się przyłączył, to oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie. Andrewek, czy jak ty tam masz? Żeś mi zjadł moją zdobycz. To oczywiście zachęcajcie nas, czy to komentarzami, czy to łapkami w górę przede wszystkim. I naprawdę z czasem prawdopodobnie jakieś filmiki by się z tej gry pojawiły, bo naprawdę gra jest wciągająca. Może nie tyle, że świetna, bo naprawdę jest ona bardzo, bardzo prosta w swojej budowie, ale wciąga. Naprawdę tak mocno wciąga, że niektórzy ludzie po prostu nie mogą się od niej jak gdyby opędzić. Chill mu, pieprzony dziadu. O, i od nowa lećmy, i od nowa, i wszystko od nowa, Boże. Chuck Norris. No, jeszcze nas zjadł jakiś kolejny, Boże. Grajmy. Trzeba wbić dzisiaj do top 10. Nie wiem, pewno odcinek się przez to przedłuży, bo będę grał i grał. Nawet nie będę spoglądał na zegarek. Dobra, chodźcie. Alex de Souza. Okej, kto jest największy? Unnamed Cell. Nie widziałem nikogo takiego. No, moglibym cię zjeść, czy nie moglibym cię zjeść? Prawdopodobnie moglibym cię zjeść. Chodź tutaj. Tyrk. Dobra. Jesteśmy wystarczająco chyba duzi, żeby go zjeść, ale dobra, QWERTY się za nim gania, to nie. Dragon Ball Z, koło nas leciał. For example. Naprawdę jest bardzo dużo różnych skinów w tej grze, które wam przed chwilą przedstawiłem, głównie te polskie, ponieważ to chyba jak gdyby nas najbardziej interesuje. Ale również i te inne. Dobra, 70 parę, ten ma 55. To być może i byśmy mogli... O nie! Kurde! Co ja zrobiłem? Wpiprzałem mu się pod nosno. Tak mu się wpiprzałem, że aż się za bardzo mocno wpiprzyłem. Dobra, ten T ma prawie ponad 2000 ogólnie punktów, bo macie napisane tutaj punkty. Karol, który nas wcześniej już próbował podjeść, ma też dość sporo, ale nie jest, widzę, z tego co widzę, w jakiejś tam topce. Dobra, Andy, Tyrk, znowu Tyrk, Karol. Dobra, zaprzyjaźnię się z tobą. Nie chcę, nie jedz mnie!
Ja ci dałem swoją kulkę, a ty mnie będziesz dalej żarł. Unnamed? Jakiś bezimienny tutaj lata koło nas. Dobra, musimy znowu dobić tak mniej więcej do 200-300 i wtedy już można w miarę się zacząć bawić, bo te mniejsze naprawdę będzie można jeść. I no i wtedy tak naprawdę dopiero się zaczyna, bo tutaj na początku to ciężko cokolwiek wyhaczyć, bo większość jest po prostu większa. Spróbujmy, ale no i nawet się nam nie udało, więc taka w sumie dupa z tego wyszła. Ale jesteśmy mniejsi, co pomaga nam jak gdyby w szybkości i tego turklera w coś tam byśmy zjedli. O! I nas zjadł jeszcze! Co za łajza! A my mieliśmy go tam zjeść, a on nas zjadł. No i dupa, no. Dupa, dupa. Naprawdę to jest bardzo fajna gra, no. Mi się bardzo spodobała, zjem cię. To ja cię mogę zjeść, co? No i dupa, taki uj, że cię zjadłem. Dobra, mniejsze. Próbujmy. Na dwie kulki w sumie też jest łatwiej tutaj wyłapywać te pojedyncze takie, bo jak wiadomo mamy wtedy większą objętość, dobrze, objętość jak gdyby, bo mamy dwa razy, dwie kulki, takie szersi jesteśmy w barach i możemy po prostu sobie więcej troszkę wyłapać, już mamy ponad 100 masy, więc zaraz będzie można coś tutaj zacząć wyłapywać. Dobra, tutaj jeszcze, tutaj, ok, już nam się kulka połączyła, mamy 150, więc to jest już w miarę ok wynik, można już zacząć coś tutaj próbować zjeść. Jakiegoś Turka tutaj kolejnego, bo Turków jest tutaj na regionie europejskim naprawdę bardzo, bardzo dużo. A wręcz bym powiedział i najwięcej. Naprawdę, jak się czasami wchodzi na serwery, to jest Turek. I jeszcze raz Turek. Jeden koło drugiego. Dobra, nice joke. Chciał nas przechytrzyć, ale mu się nie udało. Okej, okay, jedzmy tutaj te kuleczki, bo ich naprawdę jest tutaj dużo i trzeba je sobie podjadać. Dobra. Aha, bardzo dobrze, zjedliśmy, mamy już 300 masy i teraz będzie można się praktycznie zacząć bawić. Tylko znaleźć jakichś takich mniejszych właśnie, o na przykład Tyrkiów. Dobra, wróć, bo tutaj ma 250 coś. On nas nie może jeszcze zjeść prawdopodobnie, ale tutaj tą 160 może sobie połknąć. Więc tą 160 trzeba uciekać i zjeść Lego Lorda. Lego Lordzie, chodź tu do mnie! Bardzo dobrze! 350, nice joke'a! Teraz trzeba tutaj zacząć miażdżyć. Miażdżyć trzeba, bo już mamy łącznie ponad 600 praktycznie. 250, o nie! O nie! Alex de Słoza! Dobra, uciekliśmy Alexowi, który się rozdzielił i masakrycznie nam zjadł tą mniejszą połówkę na szczęście. Na szczęście tylko tą mniejszą połówkę. Bo mogło być już naprawdę groźnie, ale okej. Dobra, weźmy sobie, zjedzmy. Zawsze to jakaś tam dodatkowa masa jest dla nas. Koperker, okej. I w cztery kuleczki teraz lecimy. Jest to dość ryzykowne, bo jesteśmy łatwym celem. Bo wszystkie te kulki jak gdyby są małe i dla tych większych ludziów jesteśmy no po prostu łatwiejsi do schwytania. Zjem cię. Ja cię zaraz, Polaczku, zjem. Dobra, chodźmy tutaj. No i patrzcie co za łajza. Ale dobra, możemy to wyjść z tego. Aj, nie wyjdziemy jednak. Zjęcie jednak tutaj się wycwanił. Ale w miarę ładnie nam to wyszło. Niby nas coś tam podżarło, niby coś tam. Ale jednak nie. Okej, chodź tutaj, chodź tu kula. Fuck you! Zjadłeś mi moją mniejszą część i się wyrównałeś ze mną, a bym cię zjadł. Normalnie bym cię zjadł. No i dupa, no. Och, ciężko, naprawdę gra jest mimo swojej prostoty ciężka w grze. O, już Karol z RZCW wszedł na leaderboarda. Jest na miejscu piątym, więc no GGGWP. No i dobra, no próbujmy. Jest tak naprawdę dopiero 15 minut, ale już za bardzo nie ma co tutaj też robić. Więc no nie wiem ile ten odcinek ogólnie potrwa. Ale... O, i T, znowu T, Mr. T nas znowu zjadł. On nas zjada za każdym razem, można powiedzieć. I tyle, ile razy dzisiaj zginąłem, to chyba właśnie on mnie zjadł. Ale dobra, no zacznijmy od nowa, bardzo szybko. Postarajmy się tutaj coś... O, nickname już nas chciał połknąć, ale mu się nie udało. Dobra, mamy już prawie 50 pierwszą. Lego Lord. Dobra. Bix, coś tam, Lego Lord. Lego Lord nas chce cały czas zjeść i za nami lata jak głupi. Okej, idźmy sobie.
Aj, Nazi, ja ci zaraz zjem. Ja cię zaraz zjem, ja tu zaraz wejdę na top listę. Ja to wam to obiecuję, ja wam to mówię. A, dobra, Norris. Dobra. Próbujmy, naprawdę gra jest świetna. Mi się bardzo podoba. I no i wydaje mi się, że fajnie, naprawdę fajnie się w nią gra. Tylko mówię, jeśli macie zamiar się uczyć za lada moment, tak to nazwijmy, albo chcecie sobie zagrać rundkę, bo no, jeszcze musicie chwilę, że powiem, poczekać do nauki, to nie grajcie. Naprawdę, nie polecam wam, bo skończy się na tym, że nie nauczycie się, w szkole dostaniecie tak zwaną szmatę i no i po prostu wiadomo, jakie później będą konsekwencje. Chodzenie na poprawki, tak zwane darcie ryja i tak dalej, więc nie warto. Jeśli musicie się uczyć, to pouczcie się i zagrajcie później, albo jakoś tak, bo no naprawdę nie warto ryzykować. Mówię wam to na podstawie własnego doświadczenia, więc polecam grać, ale niekiedy trzeba się uczyć. Dobra, te małe skurczybyki są strasznie wkurzające, bo one są dość mocno zwinne, więc utrudniają jak gdyby nam grę i nie dają się zjeść. Nie ma praktycznie szans, żeby coś takiego zjeść, chyba że się przypadkowo przypołęta pod twojego dzioba. To wtedy oczywiście i taka opcja jest. Czekajcie, mamy ponad 100, a zjedzmy tego what the fucka. Nie będziemy się z nim tutaj bawili za bardzo. Dobra, tutaj jest dog. O, dog jest pierwszy, hehe. Spoko, dobra. Hot pepper jest? Nie ma hot peppera. Okej. Oleju. No nie! No cię zaraz cross zjem! Będę cię zjot normalnie, I znowu jesteśmy małe kulki, skurczybyczki. To jest to. Jak się jest małą kulką, to naprawdę jest ciężko się, a właściwie dwoma nawet małymi kuleczkami. Dodge, okej, tu są kilka dodge'ów, widzę. Więc trzeba byłoby jeszcze podrosnąć i spróbować opierdzielić te małe skurczybyczki. A przynajmniej mówię, o nie, tutaj już jednak nie bawimy się, tak? Dzięki. Legolord, dzięki, bardzo dobrze. What the fuck, piesek. CEM. Bardzo dzięki, zjedliśmy. No! I co za skurczybyk! No i tak gimpara nie mamy, dobra, mniejsza. Ostatnia rundka. I powracając co do ogólnie tego, że jeśli byście chcieli serię z tej gry, to oczywiście tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę. Przede wszystkim po drugie napiszcie komentarz, że chcielibyście coś takiego. I oczywiście dodatkowo, jeśli byście chcieli, to możecie napisać, czy widzielibyście, że tak powiem, kamerki w tej serii. Czy chcielibyście, żebyśmy dodali kamerki gdzieś tam w rogu, w jednym rogu ja swoją, w drugim rogu Cytrus swoją. Jeśli tak, to wystarczy zostawić taki komentarz w opisie, a my się postaramy po prostu to wasze życzenie spełnić. Tyle, że oczywiście najpierw musicie wyrazić zgodę jak gdyby i chęci do tego, że tą serię chcecie. Wiem, że znowu powtarzam się jak gdyby, no ale taka już moja taki już mój urok i naprawdę nie potrafię się czasami z tym jak gdyby opanować. Dobra, come eat me. Tu jest dog. To jest ten mały dog, czy to jest ten duży dog, bo już nie ogarniam. Dobra, zjedliśmy. E coli, dobra, trudno. Doga, zjedzmy sobie doga. Jednego, drugiego. Bardzo dobrze. Cieszmy się z tego. Zjedzmy tego również. Fruity. Okej. Musimy teraz dać radę. Jest bardzo dużo dogów, co nam bardzo utrudnia grę. Bardzo. No i dog znowu. Nienawidzę tych psów. No po prostu skurczybyków nienawidzę. To są największe sojusz RZCW. Nie, ja nie chcę. Akrep, ty jesteś za duży, żeby możesz mnie zjeść, jak się podzielić. Ja nie chcę takich ludzi koło siebie. Już miałem taką ładną, dużą kuleczkę, a chyba nawet dwie. Tak, dwie miałem. I no i co? I dupa, no. Dobra, chodź tutaj.
Zabiorę cię właśnie tam. Mamy już ponad 300, ale to i tak mało nam daje. 215, nic nie zjemy. Chyba, że tutaj... O, te plusy! Ja chcę te plusy! I want. This fucking plus. 215. Kopeker. Ten, o, w dupę, jeża. Dobra, nie udało nam się tutaj. A tutaj, co tu lata takie małe gunwo wszędzie? Co tu wszędzie to za gówno lata? Dobra, tutaj nam się nie udało. Tutaj musimy... No i znowu pies! Cizorus! Tupsko, że tak powiem, wypcham. Kijem do miotły. Normalnie masakra. Wkurzają mnie, no, po prostu wkurzają mnie te psy. I to jest największy wróg, że tak powiem, mój. Przede wszystkim mój. Bo jak widzicie, tylko podczas tego odcinka ten sam pies mnie zjadł kilkukrotnie. Do tego jeszcze wcześniej ten cały i naprawdę nie wygląda to za ciekawie. Wiem, że czasami też niepotrzebnie się rozdzielam, no ale wiadomo, czasami warto zjeść sobie nawet takiego małego skurczybyczka, aniżeli później gdyby żałować. Dobra. No i to mniejszą ekolę byśmy mogli zjeść, no ale dobra. Właśnie tutaj ekoli. No i znikł! Dobra, mniejsza. Ja się z wami będę żegnał, sobie odpalę jeszcze jedną rundkę, ale z wami już się będę żegnał, więc tak jak mówię, jeśli chcielibyście zobaczyć serię z tej gry na naszym kanale, z multiplayer, taką od czasu do czasu wrzucaną, po prostu taką na luziku, jeśli nie będziemy mieli nic innego nagranego, czy coś w tym stylu, to po prostu odpalimy sobie tą grę, nagramy i wam zapodamy. I tyle, i tak by to wyglądało, bo naprawdę gra jest bardzo łatwa, bardzo łatwo ją nagrać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj znowu pies, nienawidzę cię, psie, nienawidzę cię, nienawidzę. Po prostu... Nienawidzę psów w tej grze, to po prostu nienawidzę. I tak jak mówię, mam nadzieję, że nie widać tutaj tego paska, pracujesz w trybie pełnoekranowym. Jeśli będzie widać, to po prostu sobie to... się tego jakoś pozbędę, albo po prostu na innej przeglądarce będę grał. No i tyle, więc tak jak mówię, powracając jeszcze, jeśli chcecie zobaczyć serię z tej gry, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Napiszcie również komentarz, jeśli chcecie, żebyśmy nagrywali, czy dodawać mamy kamerki. Oraz oczywiście, jeśli byście chcieli nas dodatkowo wesprzeć, to zapraszamy do wypełnienia reflinków z opisu. Jest kilka naprawdę fajnych gier podanych, zwłaszcza polecam te gry na Androida, które tam są, ponieważ są naprawdę bardzo ciekawe, po pierwsze, po drugie można sobie w nie grać za każdym razem, czy to w domu, czy to w szkole, czy gdziekolwiek jesteście. Wystarczy mieć tylko dostęp do internetu, bo wymagają obie gry internetu. Są również wersje na iOS-a, więc tam różnicy w sumie nie ma, czy Android, czy iOS, ale ogólnie gry mobilne, które będziecie mieli na pewno podane w opisie. No i co, no pozostaje mi tylko właśnie pożegnać się z wami, jeśli byście chcieli, no wiecie co macie robić, no dodatkowo plus te reflinki, jeśli chcecie nas wesprzeć i tyle, nie będę się już powtarzał, bo naprawdę mówię w kółko od 10 minut to samo, więc no tyle z mojej strony, trzymajcie się, być może do zobaczenia, być może w tej grze, no i tyle, do kolejnego, na razie, no i pa pa, bujach.